Cześć, nazywam się Mile Mielko i z wykształcenia oraz zamiłowania jestem psychologiem i chciałabym Ciebie zaprosić na sesje rozwojowe jeden na jeden ze mną. Co na takich sesjach się robi i po co się w ogóle spotykać w taki sposób? No, będziemy uczyć się przede wszystkim, uczyć się tego, jak dać sobie spokój. Bo uważam, że w obecnym świecie i w obecnych naszych życiach naprawdę staramy się. Bardzo mocno na siebie naciskać, przez co generujemy olbrzymi stres i napięcie w swoich umysłach i w swoich ciałach i w swoich życiach, dlatego że wymagamy od siebie bardzo, bardzo dużo. Stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, i wymagamy samych osiągnięć. Tego, żeby błyszczeć, tego, żeby wszystko było cudowne, żeby wszystko nam się udawało. Musimy wyglądać w taki, a nie inny sposób. Powinniśmy na tym, a tym etapie życia osiągnąć to, tamto, to. Nasze życie absolutnie musi tak wyglądać. Nasze domy muszą błyszczeć, a nasze samochody muszą szybko jeździć. I podczas gdy te nasze oczekiwania są zrozumiałe, bo oczywiście, że każdy chce żyć jak najlepiej Cieszyć się swoim życiem, to ten nacisk i te oczekiwania, i ta presja, którą często generujemy od wewnątrz, w pewnym momencie zaczyna nam po prostu przeszkadzać. Z rozwiązania, które miało nam pomóc żyć, żyć lepiej, staje się największym problemem. Co więcej, problemem, który bardzo jest trudno dostrzec w sobie, ponieważ jesteśmy jak ryba, która nie dostrzega wody, bo my się po prostu w tym poruszamy. To nawet jeżeli to dostrzeżemy i zobaczymy, i zaobserwujemy, że, że, że jest tak dużo napięcia w naszym życiu i w naszym ciele, w naszych mięśniach i w naszym umyśle, to nie mamy pojęcia, jak sobie z tym poradzić, jak się rozluźnić i jak dać sobie spokój. Sięgamy wtedy po różnego typu poradniki, po filmy na YouTube, szukamy kanałów, szukamy ludzi, szukamy blogów, szukamy książek, które by nam w tym pomogły. I bardzo możliwe, że to robisz, i, i możliwe, że te książki, i te filmy, i to, ta cała wiedza ci pomaga, i to oczywiście jest jak najbardziej godne tylko pochwał, i gratuluję ci, że to robisz, że chcesz się rozwijać i chcesz w jakiś sposób dać sobie spokój. Natomiast Przychodzi czasami taki moment, gdzie czytanie książek, które mają dotrzeć do ogólnego czytelnika może nie aż tak dobrze Ci pomóc, dlatego, że nie jest dopasowane pod Ciebie. Nie jest materiałem szytym na Twoją miarę. Czasami rozmowa i rozwój musi być bardzo zindywidualizowane. Czasami trzeba porozmawiać o tym, co siedzi w Twojej głowie, o Twojej perspektywie, o tym, jak Ty to widzisz, a nie o tym, jak ogólnie możliwe, że ludzie to widzą. W tym momencie przydają się sesje rozwojowe, w tym momencie przydają się rozmowy o Tobie. I możliwe, że otaczają Cię ludzie, z którymi możesz porozmawiać na te tematy i czujesz się bardzo komfortowo jest to. Wszystko odbywa się w atmosferze zaufania i dyskrecji, i fantastycznie i gratuluję ci tego, takich przyjaciół. Natomiast możliwe, że może nie masz z kim porozmawiać na tak głębokie, rozwojowe tematy, a może nie chcesz. Może relacje, które do tej pory wypracowałeś i masz w swoim życiu, chcesz za zachować, żeby one takie były, a o tych głębszych sprawach. Albo o sprawach, o których po prostu nie chcesz rozmawiać z tymi ludźmi, najchętniej porozmawiałbyś, lub też porozmawiałabyś z kimś innym. Jeżeli tak jest, to ja zapraszam na spotkania ze mną. Ja ze swojej strony gwarantuję i gwarantuję Ci dyskrecję, spokój, brak krytyki, brak wymuszania, powinności, dokręcania tej śruby. Nie, nie. Tutaj spotkasz się z empatią, zrozumieniem, oraz spotkasz się też z drugą osobą, która te, też tak jak ty zalicza się do osób wysoko wrażliwych, ponieważ tak właśnie jest. Zapraszam. Przemyśl sprawę. Wszelkie szczegóły, jak, kiedy, co i, i jak to się w ogóle odbywa, znajdziesz w opisie tego filmu, to znaczy pod nim. I mam nadzieję, do zobaczenia.